Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Mamy podsumowanie pierwszego dnia na naszym bardzie. Co prawda nagrywam to drugiego dnia, jest godzina 11 w tym momencie, niedawno wstałem, więc może być troszkę po mnie jeszcze widać. No ale nic oczywiście jeszcze dzisiaj nie robiłem, więc pokażę wam, jak koniec końców skończyliśmy na tym bardzie, jak tutaj wygląda topka kilka minut przed północą, no i jak wygląda teraz, dlatego że oczywiście po północy już tam dalej niektóre świry cisnęły, no i niektórzy naprawdę wbili już fajnie level, mimo że dzień drugi dopiero tak naprawdę się zaczyna. No i na wstępie oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Piszcie komentarze, jak tam wam idzie, czy już skończyliście wszystko robić drugiego dnia, czy jeszcze nic nie zrobiliście, jak tam wam poszło pierwszego dnia, bo to w sumie jest film głównie o pierwszym dniu, także chętnie sobie poczytam, możecie pisać, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Przypominam, że live'ik z drugiego dnia będzie dzisiaj na Twitchu o godzinie 17, natomiast jak ktoś nie będzie mógł być albo coś, to ja postaram się to wszystko nagrać, potem jakoś ładnie pociąć i ten dzień drugi wrzucić wam już, powiedzmy, taki pełnowartościowy, że tak powiem, ze wszystkim, co się działo na kanał na YouTube'a. Nie wiem, czy dzisiaj wieczorem, czy dopiero jutro, zobaczymy, no ale w każdym razie na pewno będzie. No i okej, chyba możemy zaczynać. Co do mojej postaci, powiem wam szczerze, że poszło mi naprawdę nieźle. Jak widzicie, wbiliśmy 28 level i prawie pół tego pierwszego dnia, więc jest to naprawdę okej wynik, jeden z lepszych, jak ja przeważnie zaczynałem tam na jakichś nowych serwerach, to zazwyczaj był to tam 27 level, 28 to jakąś tam klasą, która wiecie, jakoś tam lepiej sobie radziła w lochach, wojownikiem chyba 27 dobiłem, pamiętam, natomiast teraz mamy 28,5, jak na to, że szukaliśmy tyle tego klucza na wczorajszym odcinku, co nam też no dość mocno utrudniło, no to faktycznie wyszło to ostatecznie nieźle. Jak widzicie, już tutaj zdążyłem się przebrać jeszcze wczoraj na tym 28 levelu. Mam już same praktycznie itemki z dziurą, oprócz tego, dlatego że ten mi poleciał tam z ostatniego bossa, więc na razie go nie wymieniam. Także dzisiaj na spokojnie szukam już tutaj sobie klejnotów, żeby się, powiedzmy, przygotować do tego live'a, żeby tutaj cisnąć dalej. Mam już co prawda jakieś tam klejnoty, 3 na szczęście, 1 na HP, dzięki temu, że ten na HP mi poleciał, to zrobiliśmy jeszcze jednego tutaj bossa, dokładnie chyba tego, tutaj piątkę w tym lochu, więc no to mi tak naprawdę dało ten 28 level, także no na pewno to pomogło, tak, więc wczoraj już miałem jakieś tam gemiki, chyba miałem 2 na szczęście i ten na HP w broni, albo 1 na szczęście i ten na HP, coś takiego. W każdym razie no udało nam się jeszcze ten loszek pocisnąć, zaraz wam je pokażę. Klaserek 41%, też dzisiaj oczywiście jeszcze nic nie nabijałem, bo w sumie wczoraj jak już byłem po wszystkim, jak już miałem ten 28 level, to jeszcze tego klasera docisnąłem troszkę, żeby mieć tutaj już normalny stardi, żeby się tym nie zajmować na live'ie, więc klaser też jest na chyba okej poziomie, nie? Na pewno by można jeszcze tam z 2-3% powiedzmy docisnąć, no ale tak czy inaczej jest to w miarę okej wynik. Dobra, jeżeli chodzi o osiągnięcia, zaraz wam pokażę tą topkę i to wszystko, no ale z osiągnięć no to mamy obieży świata, w ogóle wczoraj mi wleciał pod koniec trzeciego paska przypadkiem, więc ktoś tam pyta w ogóle na streamku, czy obieży świat się zalicza dopiero jak kupimy klaser, czy jeszcze przed klaserem już te lokacje się jakby zapisują, no i wygląda na to, że chyba już przed klaserem to się zapisuje, albo po prostu mieliśmy takie szczęście, że po kupnie klasera i jeszcze zdążyliśmy zrobić tego obieży świata, więc no w każdym razie nam wpadł, także super. Ogrywacza to zrobiliśmy na streamku, no tutaj wiadomo, to wszystko z tych codziennych czynności, jeszcze zapomniałem, ale to też zrobiłem w sumie mimowolnie na streamie. Drugi ekran było takie osiągnięcie, jak się nie mylę, no tutaj mamy wielkiego darczyńcę, bo już mamy ulepszenia 6-8 w naszej gildii, więc to również nam wpadło i czekajcie, grzybiarz, no to kup grzybki, to wiadomo, o jest, dokładnie, drugi ekran, tego też zapomniałem zrobić na streamie, ale potem jak były te lagi, jak próbowałem na telefonie, no to mi w sumie samo wpadło. Tu mamy to, żeby wbić jakąś cechę do setki, to też od razu praktycznie, no i tyle, nie, z osiągnięć tyle, ale chyba wszystko, co na ten moment mogliśmy zrobić, no to zrobiliśmy, no i teraz tak jak mówię, powolutku kopiemy sobie gemy i akurat na odcinku nam się wykopał jeden niestety po raz kolejny na szczęście, więc zaczyna się tutaj nasza, powiedzmy, nasza walka o te gemy. Bardzo tego nie lubię na początku, zwłaszcza jak jeszcze tego golda brakuje i tak dalej, no ale tak to po prostu wygląda. Jak to wczoraj wyglądało, jeszcze wam mogę streścić. Skończyliśmy chyba na 16 levelu, jak się nie mylę. Ja tam się przebrałem, docisnąłem znowu klaser, dobiłem 20 level. Może tu wam w sumie popokazuję od razu te lożki, jak to wyglądało. Cały czas oczywiście używam tej gitary, czy tam no tego środkowego instrumentu po prostu. O, zobaczcie, tu jaki kryt, 12,5 miliona. Tu tak jak
jak mówię, dobiliśmy ten klaser na tym 16 levelu, potem jeszcze tam coś się poprzebierałem i tak dalej, dobiłem awkom 20, no i poszukałem sobie klucza i tu jak widzicie jest to początek drugiego lochu, zrobiliśmy praktycznie z marszu chyba dwa pierwsze albo nawet trzy te nasze lożki tych naszych przeciwników, dokładnie tu jest, a nie, to już jest chyba z pierwszego lochu, jak się nie mylę, w każdym razie no fajnie to idzie, powiem wam, że fajnie to idzie, bardzo jakby przyjemnie ten bard robi te lochy, jak jeszcze mówię, wejdą te obrażenia, jeszcze jakiś kryt czy coś, no to naprawdę fajnie to wygląda, tu zresztą macie godzinki, to wszystko robiłem około godziny 21, teraz mamy szkieleta, szkielet to jest chyba trzeci przeciwnik z tego drugiego lochu, jak się nie mylę, wszystko wam popokazuję, no tu znowu 22 tysiące, chyba wcześniej też powiedziałem miliony, ale to kwestia tego, że się przyzwyczaiłem po prostu do już milionowych obrażeń na innych kontach, no ale właśnie tu dostaliśmy ten, o to on w sumie jest 21 levela, to nawet by się można pokusić go zamienić, ale to jeszcze zobaczymy, no tak czy inaczej obecnie plan jest taki, żeby jak najwięcej gemów tutaj powrzucać i po prostu wycisnąć z tych lochów jeszcze level 30, żeby od razu zacząć szukać klucza do trzeciego lochu i dalej po prostu sobie cisnąć, więc to będzie na pewno na początku streama robione. Dobra, lecimy dalej. Myślałem szczerze, że on mi poleciał z tego kamiennego olbrzyma, z tego ostatniego. A tu się okazało, że dopiero, że na 21 levelu. Teraz mamy szamana Udu. No szaman Udu mag, więc tutaj walka praktycznie jak z magiem. Też musieliśmy liczyć na to, żeby jakieś kryty. No właśnie, to jest to. Po raz kolejny bardzo, bardzo blisko. 98 HP. No ale na szczęście dwa kryty w niego weszły i udało się go pokonać. Więc lecimy dalej. Ohydny gremlin teraz. No tu znowu, zobaczcie. Wszedł nam trzeci poziom tej nutki, tu jeszcze jak jakieś kryty, no to te obrażenia są potężne i bardzo mi się podobają, to jest początek, nie, tu jeszcze są, mówię, te obrażenia w tysiącach liczone, ale jak potem będą w milionach, jak wejdzie kryt razem z tą złotą taką nutką, czyli z tym trzecim poziomem, to powiem wam, że naprawdę możemy co niektórych one-shotować i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i siada mi ten bard, tak jak mówiłem, że ten bard będzie taki średni moim zdaniem, ta jego pasywka jakoś nie mój styl gry, tak kurde, jak mamy założoną tą gitarkę, ten środkowy, no to wygląda to bardzo, bardzo fajnie. No i mówię, tutaj skończyliśmy, mamy 26 level, nie wiem czy 27 nie wbiłem, potem jeszcze jakieś tam kombinacje, troszkę awki przeklikałem i tak dalej, żeby tu jakieś ewentualnie gemiki jeszcze poszukać, no i właśnie wyleciał mi ten gem na HP, jakiś tam chyba na szczęście, wsadziłem na HP do broni, tutaj na szczęście do jakiegoś innego itemku, no i tego kamiennego olbrzyma udało nam się pokonać. SF Toolsy już używałem wczoraj i wygląda na to, że wszystko jest ok. W sensie, no na przykład na kamiennego olbrzyma miałem chyba 0,40% i faktycznie padł tam po około 20-30 grzybach. Wcześniej tam na tego magusia miałem chyba też 0,45, coś takiego i też padł po około tylu grzybach, tak więc no SF Toolsy wygląda na to, że działają. Jeżeli chodzi o pasywkę jeszcze tego barda, to wam mogę powiedzieć, sprawdzam sobie jak te lożki wyglądają, no to tak, harfa jest totalnie useless, na harfie przeważnie mamy, to jest lutnia, dobra, ja no to mówię gitara, niech będzie gitara, na harfie mamy praktycznie zerowe procenty na lochy, jak na przykład na lutni miałem 0,40, to na harfie było właśnie 0,0, więc no tutaj harfa jest raczej useless, leczonko też, tak jak na przykład powiedzmy na lutni miałem 0,40, na harfie 0,0, tak na tutaj flecie miałem powiedzmy 0,05, nie? Więc no wszystko wskazuje na to, że po prostu ta gitarka będzie do tych lochów najlepsza i wydaje mi się, że do PvP również, no ale to wiadomo, wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, ale siada mi ten bard, siada mi, jak te obrażonka takie będą kosmiczne wchodzić, to będzie mi się na pewno podobać. Na 25 levelu oczywiście kupiłem sobie pakiet twierdzy, tutaj tą twierdzę rozbudowałem, jak widzicie w tym momencie wygląda tak, mamy ósemeczkę, kwatery szóstka, teraz będę chyba kwatery chciał na 7 lecieć, ale tu coś tam pomyliłem w budowie i zrobiłem salkę na 5 zamiast na szóstkę i dopiero teraz przed chwilą wbiłem na szóstkę, bo mnie tu już cisnęli z gildii, więc po prostu będę musiał teraz odkładać tego drewna, żeby te kwatery mi poszły na 7, bo coś tam skorzystałem z jakiegoś Discorda, takiej grafiki i coś tam źle zrobiłem, zamiast po swojemu to starałem się, wiecie, tak jak oni kazali, no i niestety wyszło jak wyszło, ale to nieistotne, to jest wszystko do nadrobienia. Póki co tutaj oczywiście robię regularnie ataki, żeby być jak najwyżej w tym rankingu twierdzy, co prawda wczoraj byłem na około 25 miejscu, przez noc ataków oczywiście nie robiłem, więc troszkę tutaj spadłem, no ale i tak będę się starał trzymać w miarę wysoko, żeby tu mi
jakieś fajne ilości surek dawali, żeby oczywiście jak najszybciej te podziemia wbić tam jakoś, powiedzmy, może nawet we wtorek, może w środę, zobaczymy jak to wyjdzie. No, gildyjka wygląda tak, w ogóle może topka po tych pierwszych, powiedzmy, no po tym pierwszym dniu, nie? To była chyba 23.57, jak się nie mylę, to jest screen, żeby wam się pochwalić, to zaraz. Tak wygląda topka. Topka się w ogóle bardzo bugowała, nie wiem czemu. Szczerze mówiąc, w topce się pojawiali ludzie, którzy mieli 5 level, 10, którzy mieli tam powiedzmy 300-400 czci, więc bardzo to było zbugowane i nie wiem, czy teraz też ta topka, jaką widzicie, faktycznie tak wyglądała bez tych bugów, no ale tak czy inaczej tak to wyglądało. 39 level, najwyższy, kokaina, to co już zresztą wczoraj wam mówiłem w tym filmie, no którymś tam wczorajszym, nie wiem, więc tutaj no koka standardowo tak jak zawsze ciśnie bardzo mocno, ale i tak nie jest to żaden rekord, nie jest to tak jak tam na W57 Universe bił pierwszego dnia 62 level, to było w ogóle wow, tym łowcom demonów, tak tutaj mieliśmy najwyższy 39, więc no też bardzo oczywiście duży, no ale tak czy inaczej nie był to żaden rekord. No i mamy wiadomo, top 3 to są bardy, tu jakiś, tu w ogóle Polak orzeł 31 level również łowcom demonów, tu jakiś Berek też się zaplątał, w ogóle był taki wojownik, ale nie wiem, bo też ta topka nie jest miarodajna z tego powodu, że po prostu ludzie już jak skończyli wszystko robić, to zdejmowali ekwipunek, żeby ich zbijać w tym rankingu, zresztą ja to samo robiłem, dlatego teraz jestem na pozycji 5000, więc no to też może nie być miarodajne, ale był jeszcze taki wojownik, który mi zapadł szczerze mówiąc w pamięć, nie wiem czy on nie jest z naszej gildii nawet, on miał chyba 35 level na koniec dnia, on miał jakiś nick na sy chyba, czekajcie, może znajdę tutaj, no tu to są raczej ciężko będzie wojownikiem ponad 50 wbić dzisiaj, chociaż jest to możliwe. Możliwe, że ktoś... O, jest, do... nie, to jest Bednarz, to nie, to był jakiś inny. W każdym razie wbił, o, Sir Henry chyba, dokładnie. Nie wiem, czy on dzisiaj już coś robił, czy jeszcze nie. W każdym razie wczoraj kończył dzień z 35 levelem tym wojownikiem, więc no pierwszego dnia wojem 35 level wbić, to jest bardzo świetny wynik, bardzo dobry wynik, więc to też trzeba pochwalić. No ale tu z tego, co widzę, go za bardzo nie ma, więc może po prostu zdjął ekwipunek, żeby go zbijali. Dobra, jeżeli chodzi o mnie, to też wam się pochwalę. Jak już tutaj wszystko skończyłem, to była właśnie około godzina 21.30, jak widzicie, bo wtedy ostatni log zrobiliśmy, to byłem na pozycji 7, więc szczerze mówiąc pamiętam, że na W57 nie byłem tak wysoko, jeżeli chodzi o ranking po pierwszym dniu, tak więc serwer nie wygląda wcale, żeby był jakiś giga mocny, no jest wiadomo kilku wariatów, jak to na każdym serwerze międzynarodowym bywa, ale tak czy inaczej, no wbiliśmy tą 7 pozycję, potem oczywiście wiadomo, zdjąłem ten ekwipunek i tak dalej, potem już zaczęli zbijać, no ale na tym top 7 byłem, więc szczerze mówiąc nie tak źle, nie? Nie tak źle jakoś to nam powiedzmy wyglądało, to też mówię, że zrobię screena, żeby się wam pochwalić. No i dobra, jeżeli chodzi o gildyjkę, no to już pokazałem, wygląda tak, nasze ulepszonka też tak wyglądają, także no tutaj gildia jest naprawdę mocna. Pokażę wam przede wszystkim topkę może, bo to was na ten moment interesuje. Jest w tym momencie godzina 11.13 dokładnie, no ale właśnie tak to wygląda. Koka, 81 level, więc tutaj ciśnie, no nie jest to 200 level, tak jak tam chyba na W57 był już drugi dzień 200 level, tu jeszcze oczywiście wiadomo, że pewnie coś pociśnie i tak dalej, no ale wygląda na to, że ten bard nie jest aż tak mocny, jeżeli chodzi o lożki, jak na przykład tam jakiś łowca demonów w tym momencie, czy Berek, ale to jeszcze zobaczymy, nie? Jeszcze się tutaj wstrzymamy, ja dzisiaj pewnie znowu przed północą zrobię screena, jak to wygląda. W każdym razie, no Koka tutaj jaką klasą by nie grał, nawet wojownikiem czy paladynem, podejrzewam, że byłby wbił bardzo podobny level, bo to jest po prostu kwestia dużej ilości grzybów, które on posiada, więc jakiej by tu klasy nie wybrał, to i tak będzie dominował, no ale zobaczcie, no tu mamy zwiadowcę 69 level, mamy zabójcę, mamy jakiś łowców demonów, no jest tych bardów dużo, to jakby oczywiste, jest to serwer bardowy, że tak powiem, więc nie ma co się dziwić, że bardów mamy dużo, ale tak czy inaczej jest ta ścisła top 10 jest w miarę wymieszane i to jest fajne, mam nadzieję, że tak pozostanie, a nawet mam nadzieję szczerze, że jeszcze się to jakoś bardziej wymiesza, żeby po prostu nie było aż takiej jednorodności, nie? Żeby była różnorodność po prostu z tymi klasami, żeby nie wiało tutaj nudą. Więc no, ja tym bardem będę raczej grał długo, bo mi się bardzo podoba, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo to no po pierwszym dniu ciężko cokolwiek jeszcze stwierdzić. Dobra, i chyba tyle, szczerze mówiąc. Tutaj mam kalendarz, no ale doda nam siły trochę, więc za bardzo nam się to nie przyda. Tak jak mówię, o 17 streamek, więc mam tutaj wartę jeszcze do prawie 17. Te gemiki sobie kopę, co
chwilę tutaj jakieś robię, no wiadomo, te walki, żeby tu wbijać się w rankingu jak najwyżej. Kalendarzyk mój wygląda tak, to już chyba pokazywałem. No i wszystko, tak wyglądał pierwszy dzień, tak to generalnie się prezentuje i będziemy sobie po prostu dzisiaj dalej cisnąć. Nie wiem, jaki jest plan, szczerze mówiąc, nie wiem, jak nam tutaj wyjdzie. Patrząc, no jest trochę tych bardów, którzy wbili ponad 50 level, a wiadomo, jak to wygląda. Wbijasz 50 level, potem masz weekend epicki już odblokowany i możesz po prostu lecieć non-stop, tak jakby, bez większych problemów. Natomiast tu widzę, że na przykład Davalon ma 49,5. Nie wiem szczerze, czy się zablokował, czy jeszcze coś zrobi, więc no różnie, różnie. Zobaczymy, jak nam to po prostu wyjdzie. Ale chociaż tutaj no co, no Koka, no to wiadomo, tu jest 64, ten bar, tu 56, 54, 65, 56, tu Berek, no i chyba, a tu jeszcze 60 też level. No nie, no trochę wbiło ten 50+, no to zobaczymy, zobaczymy, jak nam to poszło. Ja generalnie jestem z pierwszego dnia bardzo zadowolony, tu nawet, o, na przykład Fir, który bardzo też cisnął, nie wbił nawet 28 tego pierwszego dnia, mimo że grał owcą demonów, więc wydaje mi się, że troszkę ma łatwiej. Tak więc ja jestem zadowolony z tego 28 levela i zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Jakbyśmy tyle nie szukali klucza, to może nawet byśmy się mogli pokusić o 29, ale to już są takie, wiecie, domysły, więc nie ma tu za bardzo co się, tak jakby, wiecie, marzyć sobie, nie? I jak co by wyszło, to by wyszło po prostu. Nie ma co się jakby nad tym skupiać, tylko po prostu dzisiaj lecimy dalej. Dobra, tyle. Pięknie Wam dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak mówię, piszcie w komentarzach, jak tam Wam poszedł pierwszy dzień. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, żeby być na bieżąco. Przypominam o moim kodziku, jeżeli nie wystartowaliście wczoraj, tylko na przykład dzisiaj, bo nie zauważyliście, że będzie nowy serwer, że startuje albo coś, to jest kodzik, który działa do 20 levela dla nowych graczy na W58, więc zachęcam do używania. Zostawiajcie kciuka w górę, tak jak już mówiłem, pamiętajcie o tym, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i chyba tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!